Przybyliśmy do Rzymu, do progów apostolskich. Bardzo to jest widoczne w tym, że zaczęliśmy przy grobie świętego Piotra, pod bazyliką, tą pierwszą, najważniejszą, tą najbardziej znaną, a skończymy dziś w bazylice świętego Pawła za murami. W ten sposób przybywamy do progów i do grobów apostołów. Ale tak naprawdę najważniejsze dla diecezji, dla przedstawicieli diecezji, dla biskupa jest spotkanie z Piotrem naszych czasów, z papieżem Franciszkiem. Mogę powiedzieć, że zostałem bardzo poruszony jego taką bezpośredniością i wielokrotnym powtarzaniem, że jest wśród nas biskupem, że jest biskupem tak jak my. Podkreślał to także w tym momencie, kiedy dzielił się swoim doświadczeniem jako arcybiskup w Argentynie. Dzielił się swoim doświadczeniem i swoimi trudnościami w ten sposób, jakby dodając nam otuchy i zachęty i takiej odwagi do wyznawania wiary i do prowadzenia pasterskiego naszych kościołów w tym naszym spotkaniu. Bardzo bezpośrednim, bardzo konkretnym, bardzo serdecznym i takim, które rzeczywiście wyrażało, jak myślę, taką wielką bliskość i serdeczność papieża Franciszka. Tu w Rzymie spotkałem jeszcze nieprzewidziana niespodzianka, bardzo piękna. Mianowicie dostałem pokój, w który zajmował zawsze prymas Wyszyński, ilekroć przyjeżdżał do Rzymu, do Instytutu. Tutaj mogłem spać, mogłem się przygotowywać, odpoczywać i stąd także to nagranie jest. I z tego miejsca chciałbym też przekazać Boże błogosławieństwo dla was, którzy pracujecie, modlicie się, wyznajecie wiarę. Przyjmijcie to błogosławieństwo. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.